Jeden short akurat musiałem nagrać, bo jest wiele, które na przykład dodałem do swoich playlist ulubionych, ale ten musiałem wam pokazać akurat. I będzie się działo, uwierzcie mi. Masz tylko 175 centymetrów? Jesteś taki żałosny. I co z tego? To nie wzrost czyni mnie mężczyzną. Każda laska wie, że prawdziwy facet musi być wysoki. Tacy jak ty, to żart. Reach up zawsze pomoże. A każdy facet wie, że laska musi być szczupła. A ty wyglądasz jak wieloryb. A każdy facet wie, że laska musi być szczupła. A ty wyglądasz jak wieloryb. Bez kitu wygląda jak wieloryb. Tak szczerze nie widzę różnicy, jakby był obrazek jej i wieloryba. Ciekawe, jakby wyglądała, gdyby była połączona z nim. Bez kidu. Żeński wieloryb 3000. Albo 35 tysięcy, jak kto woli. Co? Ty świnio! Jak śmiesz mówić takie rzeczy? Moja waga to moja sprawa. Dopiero co wyśmiałaś mój wzrost. Dlaczego niby nie mogę powiedzieć, co ja myślę? No, dlaczego on nie może powiedzieć, co on myśli? Feministka się znalazła. On tylko się broni. Bo jesteś facetem, a kobiety są deli. Aha. On jest facetem, no niesprawiedliwość akurat. Niby mają równe prawa, a i tak walczą. Co nie? Ładne i wrażliwe na swoje ciała. Jesteś totalnie odklejona. Szresz kepsy, to wyglądasz jak podwójny burger z miażdżycą. No bez kitu! Żre kepsy, to wygląda jak podwójny burger z miażdżycą. Może jeszcze powietrze wsysi i będzie nadymiona. Się jak nadymi, to będzie mieć co? Dymienicę. Tak bez kitu, no nie? Może jeszcze Czekaj. Może jeszcze wpierdala pępkiem to wszystko. Nie masz prawa tak mówić. Przestań. Zastanawia mnie, ile ważą wiadomości od ciebie. Na pewno 350 stopni. Na minusie. I to pod wodą. Na gruncie. Bez kitu. Jesteś okrutny. A ty zapewne głodna. No, a ona zapewne głodna. Być może nie tylko ja pompierdolę to wszystko, ale też nie tylko je buzią, ale też pępkiem pewnie, zamiast jabłą, no nie? Bez kitu. Wpierdala pępkiem i się nadymia. I się tak w końcu nadymi, że będzie mieć dymienicę i będzie nawet poczwórnym burgerem z miażdżycą i otyłością. No tak bez jaj. Na przykład jeżeli jest głodna, to niech se weźmie danio. Jesteś głodny? Weź danio! Metoda na głoda. Zresztą i tak będzie gruba, czy tam głodna. I się będzie nadymiać. Może jeszcze wpierdala pępkiem to wszystko, jak mówiłem. Możliwe. Przestań, proszę. Mam przestać? Wyśmiewasz mój wzrost, na który nie mam wpływu. Myślisz, że facet to maszyna bez uczuć? Teraz widzisz, jak uderzanie w czyjeś kompleksy boli. A teraz jebaj dzidę wiejskie, babcie! Tak bez kitu właśnie. Jak ja się śmiałem z tego. Przez chyba kilkanaście minut. Nie wiem, 10-15. To ja właśnie myślałem, co na odcinek nagrać. Mówiłem sobie, co na odcinek nagrać. Gdzieś w 90% wyszło, czy tam 85%, bo coś tam mi nie wyszło, miałem coś powiedzieć właśnie. Ale to ja mówiłem, jak się śmiałem. I tak się śmiałem z tego, jak też mówiłem sobie dodatkowe rzeczy, to tak się śmiałem, że po prostu gardło mnie zaczęło boleć. Serio, gdzieś tak, nie wiem, 5 minut zanim zacząłem nagrywać to. A już minęło prawie 5 minut właśnie, to już prawie 10 minut, także za dużo tu nie ma do nagrywania. Więc trzymajcie się, do zobaczenia i narka.